Hej, witajcie, zapraszam Was na kolejny, tym razem marcowy, LEGO Haul. Słuchajcie, tak jak mówiłem we wstępie, dzisiaj pora na kolejny LEGO Haul, a więc film, w którym prezentuję Wam moje najnowsze zakupy LEGO. No a w tym miesiącu znowu były one niemałe, co prawda może nie pod względem liczby zestawów, ale na pewno ilości elementów i zawartości. Także co, myślę, że nie ma co przedłużać, tylko przejdźmy do prezentacji tego, co udało mi się zdobyć. Pierwszym zestawem jest set z serii Botanical Collection o numerze 10281, a więc drzewko bonsai. No i co, myślę, że nie muszę tutaj za długo tłumaczyć, czemu go kupiłem, bo odpowiedź jest dość prosta. Otóż po prostu ten zestaw naprawdę bardzo dobrze się prezentuje. Został tak zaprojektowany, że praktycznie od razu rozpoznajemy, z jakim drzewem mamy do czynienia. No a przede wszystkim fajne jest to, że możemy sprawić, iż to drzewo nam zakwitnie, co myślę w obecnej sytuacji, którą mamy wokół nas, może sprawić nam trochę radości. Także cieszę się, że udało mi się kupić ten zestaw, zwłaszcza, że trafiłem go dużo poniżej ceny katalogowej, bo zapłaciłem około 180 zł. Także ja jestem z tego zestawu bardzo zadowolony. No a my przejdźmy dalej. Kolejnym zestawem, który kupiłem, a właściwie zestawami, są to sety z LEGO Ninjago, najnowszej serii, a więc tej nieco wyspiarskiej, która mi się kojarzy z starą serią Islanders, a mianowicie jest to zestaw 71746 dżunglowy smok, który kupiłem właśnie ze względu na tytułowego smoka, gdyż prezentuje się on naprawdę dobrze i tak jak nie jestem fanem smoków, ten mnie bardzo zainteresował. Także na pewno stosunkowo szybko przyjrzymy się temu zestawowi. No a drugim setem jest to Wioska Strażników, czyli zestaw o numerze 71747, który z kolei kupiłem ze względu na figurki, bo są one naprawdę genialne. Wódz Mamatus, Strażnik Gromu, nawet nasi ninja są naprawdę, się naprawdę bardzo dobrze prezentują. No a sama budowla też jest niczego sobie. Może nie będzie nie wiadomo jaką ozdobą naszej półki, ale na pewno jej części można wykorzystać do budowy jakiegoś moca w klimatach pirackich, co też ja zrobię. Także naprawdę jestem zadowolony, że te dwa zestawy znalazły się w mojej kolekcji. No i ostatni zestaw w dzisiejszym haulu, czyli tak zwana wisienka na torcie. Mianowicie nie mogłem się powstrzymać przed zakupem setu o numerze 80024, legendarna góra kwiatów i owoców z serii Monkey Kid. Co prawda ta seria nigdy jakoś za bardzo mnie nie interesowała, ale kiedy zobaczyłem pierwsze zdjęcia tego zestawu, od razu wiedziałem, że chcę go mieć. No a że nadarzyła się ku temu fajna okazja, nie zastanawiałem się długo, tylko go kupiłem. A pewnie zapytacie, jaka to była okazja. Otóż od 17 do 19 marca w wybranych sklepach LEGO obowiązywała promocja, iż za każde wydane 100 zł otrzymywaliśmy 20 zł rabatu, tak więc mój rabat za ten zestaw wyniósł 140 zł, zatem sami widzicie, że udało się go dorwać w naprawdę fajnej cenie, także ja jestem bardzo zadowolony z tego zakupu. No i co, w najbliższym czasie możecie spodziewać się kolejnej dużej recenzji na moim kanale. A tymczasem przejdźmy do podsumowania. Podsumowując, jak widzieliście, miesiąc marzec pod względem moich zakupów LEGO był naprawdę obfity. Nie dorwałem może jakoś dużo zestawów, ale myślę, że te, na które się skusiłem, są naprawdę godne uwagi i po prostu fajne. Zwłaszcza kiedy znajdzie się je w niższych cenach niż katalogowo, tak jak mi się to udało. No a cóż, to na dzisiaj to chyba tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia.